Boczek parzony. Taką nazwę znasz ze sklepów, ale tak naprawdę jest to boczek wędzony parzony. Choć wędzony nie jest długo, to aromat, smak i zapach jego jest naprawdę powalający. Dzięki temu, że poddajemy go obróbce termicznej, czyli temu parzeniu, konsystencję ma bardzo fajną, jest miękki. Dlaczego peklo soli? Dlatego, żeby zabezpieczyła ona wyrób przed bakteriami. Nie zabezpieczy tego tak sól. Bo tej soli musiało być dużo, dużo więcej, a i tak dalej nie zabezpieczy w ten sam sposób, co nasze stężenie peklo soli. Idę do piwniczki powiesić ten boczek i pokażę Ci zaraz, u mnie to potrwa 12 godzin, ale Ty już zaraz zobaczysz, jak on wygląda po tych 12 godzinach. Naprawdę widać różnicę, że on już się nie będzie tak świecił, będzie cały suchutki. Wkładam boczek od razu z gorącej wody do zimnej wody. Na 5-10 minut. Po 5-10 minutach wymienię tutaj tą wodę. Raczej po 5, bo tutaj mam jej bardzo mało, a jednak tego boczku troszkę jest. Po 5 minutach zaraz sobie wymienię tą wodę z powrotem na zimną. To są po prostu inne wyroby. Inaczej smakujące. Możesz po prostu dzięki temu wprowadzić różnorodność do swojego menu domowego, do czego Cię bardzo zachęcam.